Siema, Arcyświr. Jesteśmy na halowych mistrzostwach Polski offroadowych w Nadarzynie, w hali Ptak Expo. Zaraz Wam pokażę trochę całą tą imprezę powoli. Moment, tylko przełączę ekran. Tutaj są miejsca serwisowe. Tu się serwisuje nasze modele. Wszyscy tutaj siedzą. Serwisujemy swoje modele. Tam jest tor. Siedzą, bawią się wszyscy swoimi zabawkami. Super, hiper wypasionymi. Co? Kolega Wam wypowiedział, ile kosztuje, ale nie chcę Wam mówić, bo jesteście za młodzi. Rodzice Was wyrzucą. On powiedzieć tyle, ile żonie powiedział, czy tak jest prawda? Znaczy, żonie się zawsze mówi, że 5 zł kosztuje. Moja żona już sprawdza sama w internecie, patrzy na nazwę i szuka. Tak, one się wycwaniły. Musicie wiedzieć, że kobiety się wycwaniły ostatnio bardzo. Na razie sobie wszyscy trenują. Pokażę Wam tor, na którym jeżdżą. Także jak chcecie wpadać, to możecie wpaść. To są dwudniowe zawody. Dzisiaj są kwalifikacje, jutro są finały. Teraz sobie ludzie trenują. Proszę zjechać i następna grupa. Tam jest spodę, z którego się kieruje. Modele, które są na torze, proszę zjechać i następna grupa. Idziemy tam dalej. Tu macie prostą zakręt, tu macie tak zwanego wall righta, wall, na którego się wjeżdża. Dzięki. Posłuchajcie, dajemy serducha. Kto nie daje serducha, to jest zgniła grucha. Tu jest wall. Tak zwany wall ride. Najeżdża się, tam są przeszkody. Dosyć mały ten tor jest teraz, ale... Widzicie? Pierdut, poszedł. Na razie są treningi, później będą kwalifikacje. Jutro będą odbywały się finały. Jesteśmy w Nadarzynie. Jest trzecia runda holowych mistrzostw Polski, offroadowych. Na razie sobie chłopaki tu trochę ćwiczą przed zawodami. Tam jest podest, z podestu się kieruje. I patrzcie, teraz jadą. Tu jest zawsze sporo wywrotek. O, i poszedł jeden. Zaraz go podniesiemy. Siema. Podniesiemy go. Podniesiony. Możecie wpadać. Jestem wolny, ale wysoko ładnie poleciał. Trzeba się przyzwyczaić do wola na początku. Znowu się zderzyły. Tam są. Pokażę Wam tu bliżej. O, poszły. Tam jest stanowisko sędziowskie. Pójdziemy trochę dalej, to Wam pokażę. Stoją dwa WD, też dwa WD. Pójdziemy tu. Niech skaczą. Poleciały. Ci nas spokojnie przejechali. Mówię, tamten wall jest, przybliżę Wam, tam się najwięcej będzie działo zapewne. Tu przyszedł zasłaniacz, on zawsze mi przed kamerę wchodzi, prawda? Dobrze mówię. Siema. Pokaż kciuka. Siema, uśmieszka. Kciuk uśmieszki, dwa. Tak jest. To jest Emil. Ten najbardziej zestresowany zawsze. Jego żona dobry rosół robi. O, petarda. Tak właśnie, petarda. Także mówię, jak chcecie wpadać w Nadarzynie, hale Expo, dwudniowe zawody, możecie przyjść sobie pooglądać, popytać się ludzi. Dzięki za obserwację. Co to ma wspólnego z czym? Z terenem? Posłuchaj, no co ma, widzisz chopki? To są, posłuchaj, halowe zawody offroadowe. Offroad polega na skakaniu po chopkach i to jest szybki offroad, a nie wolny, tak? I tu jest po prostu... To są najbardziej zresztą psujogenne w pewien sposób wyścigi. Bo tu się skacze, tu się dużo dzieje. Pójdziemy, model podniesiemy. Latem się na glinie, na torach gliniastych odbywają się zawody. O, ale na torach gliniastych odbywają się zawody. Czasami jak popada, to bywa tam mokro, tak? Ale przeważnie rzadko się jeździ po mokrym też, żeby aż było tak mega mokro. I tam jeżdżą większe modele w skali 1-8. Tutaj jeżdżą modele w skali 1-10. No i dajemy serducha, obserwujemy, udostępniamy. Kto nie daje serducha, to jest zgniła grucha. Więc dajemy, udostępniamy, lajkujemy,
Króla arterów obserwujemy. Tak, obserwujemy, kochamy, uwielbiamy, ale ołtarzyków mi nie stawiamy. Na razie sobie wszyscy trenują. Zawody dopiero się zaczną. Za jakieś 10 minut podniesiemy Tak to w czasie biegu na torze stoi serwis. Ludzie z poprzedniego biegu i się podnosi modele, które się wywrócą. Panda Auto w konkursie. Tam jest. Wydajemy serducha, obserwujemy, udostępniamy. Siema. Witamy. Idziemy dalej. Za czym ta kolejka? Coś tam dają. Którzy jeżdżą, zapraszam do Tam dziewczyny są na podejście. Będzie, bo kolejka się tworzyła z domu. Ten gościu potrzebuje 1000 obserwujących, bo chce live'y robić. Live'y chce robić. To jest, mówię, to jest w pewien sposób najwięcej trochę wywrotek i wypadków. Mówię, zawody są w Nadarzynie, więc jak chcecie, możecie wpadać. Wpadać, pojeździć, znaczy pojeździć nie, tak? Pooglądać. Stamtąd się... O, widzicie, jak są zadowoleni wszyscy. Wpadajcie, pooglądacie. A tu młodzi, młodzież. Zobaczcie, jakie piękne wozioza. Niektóre ładnie wymalowane. I to Zapitala, Zakrzania Zapitala. Witam króla. Siema. No tu nas witaj, sędzia królu. Techniczny. Królu Lulu, idź Lulu, no nie? Królu, idź Lulu. Mam w samochodzie. Mam. No ja bym cię bardzo chciał widzieć na podejście w koronie. Proszę bardzo. Tak? Tak jest. No to poczekaj. Jak król to król. Nie może boli. Będą gadać. Mam koronę ze sobą. I bardzo dobrze. Na razie wszyscy trenują. Namawiałem mnie, żebym na podest chodził w koronie. Mam koronę ze sobą. No to dawaj na to czekaj. Zobacz. Będzie peka. O, podniesiemy model. A, już Adrian poszedł. A, patrzcie, jak ładnie latają i fruwają. Wall, trzeba się przyzwyczaić, trochę nauczyć. Na początku nie jest łatwa, ale wcale nie jest też maga trudna. Przeszkoda, ale jak jej się długo nie jeździ, to trzeba jej się na początku trochę przyzwyczaić. Jak poleci. Poczekajcie, podniesiemy tam, niech przejedzie. Jedziesz pan po złoto, tak, po platynę w ogóle. O, tu się będzie sporo działo na tej przeszkodzie. Znaczy na każdej, posłuchajcie, generalnie to na każdej przeszkodzie będzie się działo. Tym bardziej jak będą na przykład jechali mniej doświadczeni zawodnicy, ponieważ tor jest dosyć mały, ścieżka jest dosyć wąska, więc będzie się działo. I jest techniczny, nie jest aż taki prosty, więc no będzie się działo na pewno na tym torze. Tutaj mamy kolegę z Francji, zobaczcie jaką ma fajną aparaturę, jako jedyny jeździ na takiej aparaturze. Kolega z Francji jest. Cześć. Widzicie, po polsku też potrafi cześć. No, dobra, pójdę wam pokażę teraz miejsca serwisowe. Toru już trochę się naoglądaliście. Tu jest ten wall ride od tyłu. A jeszcze wam z tej strony, niech przyjadą, pokażemy jak wjeżdżają. O. Ten się wywrócił, tego podniesiemy. Dobra, idę tam. Tam stamtąd się kieruję, tam jest podest. Teraz jeszcze pokażę wam miejsca serwisowe.
tutaj wszyscy siedzą i serwisują swoje modele. Modele. Niektórzy mają modelki ze sobą. Zobaczcie, ile zaje fajnych autek. W domu tylu nie macie, więc popatrzcie. No nie, dobrze mówię, w domu tylu autek nie mają. Ja nie mam na pewno. Więc patrzcie, ile autek. A to są moje autka. To jest 4WD, to jest 2WD. Dobra. Więc poczekajcie. A kiedy konkurs? Konkurs zacznie się w przyszłym tygodniu. Dobra, moi mili, na razie tego live'ika kończę. Potem zrobię wam jakieś następne. No to co? Do potem. Sejonara.